Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <potassium> <pronunciation> papam Z zapałem bierzemy udział w pracy ekumenicznej. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 23 stycznia 1980 roku. Drodzy bracia i siostry, Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który przeżywamy od 18 do 25 stycznia, ponownie skłania nas do refleksji gorętszych modów w intencji przywrócenia pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Każdy mijający rok czyni coraz pilniejszą sprawę jedności. Tydzień modlitwy stanowi jakby doroczną okazję do rachunku sumienia przed Bogiem. I chociaż ten tydzień każe nam stwierdzić, że jedność jeszcze nie została osiągnięta i że wiele istnieje różnic między chrześcijanami, to trzeba jednak podkreślić, że Pan oraz Duch Święty działają między chrześcijanami, którzy stają się coraz bardziej wrażliwi na sprawę jedności. W tym zwłaszcza tygodniu spotykają się na wspólnej modlitwie katolicy, prawosławni i protestanci. Samo już takie stawienie się przed Bogiem jest jakąś pozytywną odpowiedzią na wezwanie do jedności i stanowi wyraz wspólnej woli i wspólnego wysiłku, by dążyć w posłuszeństwie wiary do osiągnięcia pełnej jedności. Wszelakosz dążenie do jedności, zwłaszcza przez modlitwę, powinno być troską nas wszystkich, jak stwierdza Sobór Watykański II. O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak i pasterze, każdy według własnych możliwości. I dlatego w mojej adhortacji apostolskiej o katechizacji, idąc za sugestiami Synodu Biskupów z roku 1977, Uważałem za swój obowiązek podkreślać ważność wychowania do ekumenizmu. W rzeczy samej katechizacja nie może nie uwzględniać wymiaru ekumenicznego, skoro wszyscy wierni stosownie do swoich możliwości i pozycji w Kościele zostali powołani do uczestnictwa w ruchu na rzecz jedności. Właściwe nastawienie ekumeniczne przez katechizację uzdalnia Chrześcijan nie tylko by rozumieli sens. I ważność jedności kościelnej, ale aby się mogli stawać budowniczymi sprawy jednoczenia się przez modlitwę, przez słowo oraz przez działalność w całym chrześcijańskim życiu. Taka formacja pomoże katolikom z jednej strony pogłębiać własną wiarę i wzmocnić swe przekonania, z drugiej zaś strony pozwoli im lepiej poznawać i szanować innych chrześcijan. Ułatwiając w ten sposób wspólne poszukiwanie drogi do pełnej jedności przy zachowaniu całkowitej prawdy. W ten sposób poszukiwanie jedności wejdzie w zwyczajną działalność duszpasterską Kościoła i stanie się pierwszoplanowym jej wymiarem. Sobór napomniał wszystkich katolików, by rozpoznając znaki czasu, pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym. Znaczenie jakie ma jedność chrześcijan daje się jasno pojąć, gdy się ma na uwadze temat wybrany na ten rok przez Komisję Mieszaną, przedstawicieli Kościoła Katolickiego i Rady Ekumenicznej Kościołów. Przyjdź Królestwo Twoje. Chciano w ten sposób przypomnieć, że jedność chrześcijan pozostaje w ścisłym związku z przyjściem Królestwa Bożego wśród ludzi i że należy do zbawczego planu Boga oraz że zawiera implikacje, które dotyczą całej rodziny ludzkiej. Chrystus głosi nadejście królestwa i wzywa do nawrócenia. Nawracajcie się, albowiem blisko jest królestwo niebieskie. On wyzwala z niewoli zła i grzechu. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie już przyszło do Was królestwo Boże. Chrystus uzdrawia i umacnia człowieka. Chrystus umiera i zmartwychwstaje, gdyż przyszedł aby służyć i dać życie swoje na okup za wielu. On wylewa na uczniów swoich obiecanego Ducha od Ojca. W ten sposób ustanawia nową wspólnotę tych, którzy przyjęli jego panowanie, to znaczy kościół. On założył kościół w jedności, aby był znakiem i narzędziem królestwa Bożego. Podział między chrześcijanami jest sprzeczny z wymogami królestwa Bożego i sprzeczny z naturą kościoła, który jest zapoczątkowaniem i narzędziem tego królestwa. Ponadto podział utrudnia przepowiadanie królestwa i stanowi przeszkodę dla skutecznego działania przez osłabienie świadectwa. Szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Jak o tym zapewnia Sobór w dekrecie o ekumenizmie. Wywodzi się to z częściowych pozostałości grzechu wśród chrześcijan i z niedopełnienia wymogów królestwa. I właśnie dlatego sobór watykański II, omawiając praktykę ekumeniczną. Pouczał o potrzebie wewnętrznego nawrócenia, duchowej odnowy, świętości życia, o potrzebie publicznej i prywatnej modlitwy oraz odnowy Kościoła przez ciągle wzrastającą wierność własnemu powołaniu. Te wymogi w odniesieniu do szukania jedności są identyczne z wymaganiami Królestwa Bożego. Kościół faktycznie znajduje się w drodze do pełni tego Królestwa. Lecz królestwo Boże buduje się w konkretnej historii ludzi. Czyż więc można milczeć, gdy za naszych czasów łamie się prawa człowieka? W wielu krajach wzrasta terroryzm, rośnie niepokój i strach. Jednakże i w takiej sytuacji, jaka obecnie istnieje, trzeba przepowiadać nadejście królestwa, aby zmieniać warunki nie tylko tam, gdzie jest spokojnie, ale jeszcze bardziej we wspólnotach życia przy zachowaniu szacunku. I przy wzajemnej pomocy jednych dla drugich. Jak pisał święty Paweł do pierwszych chrześcijan w tym mieście Rzymie Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. My wierzymy w Chrystusa, w którym objawiło się Królestwo Boże. Zostaliśmy wezwani, by stać się budowniczymi pojednania i pokoju oraz braterstwa między ludźmi. Zostaliśmy wezwani, aby być heroldami Królestwa Bożego. Właśnie dlatego mamy zawsze wyczucie potrzeby przewrócenia pełnej jedności między chrześcijanami, która uzdolni nas do dawania coraz skuteczniejszego świadectwa i do przepowiadania ze wzrastającą wiarygodnością o zbliżaniu się Królestwa. Za każdym razem, gdy odmawiamy Ojcze nasz, prosimy: przyjdź Królestwo Twoje, Skoro zaś nadejście Królestwa jest ściśle związane, jak to już powiedziałem, ze sprawą jedności chrześcijan, to codzienne odmawianie, Ojcze nasz, może się stać intencją modlitewną o jedność. Powinniśmy codziennie prosić Pana o jedność, aż wszyscy chrześcijanie, porzuciwszy różnice i osiągnąwszy pełną jedność w wierze, będą mogli wspólnie sprawować i uczestniczyć w jednej Eucharystii Pańskiej która jest sakramentem nadchodzącego Królestwa Bożego. W tym tygodniu trzeba się także zastanowić, na ile postąpiło naprzód poszukiwanie doskonałej jedności chrześcijańskiej. Podziękujmy Bogu za to, co nam już dał. Wzajemne stosunki między Kościołem Katolickim a innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi rozwijają się w intensywnym rytmie. Zarówno gdy chodzi o kościoły wschodnie, jak i kościoły oraz wspólnoty kościelne zachodnie, teologiczny dialog pogłębia się i postępuje naprzód. Osobiście mam jeszcze w żywej pamięci braterskie spotkanie z Patriarchą Dimitriosem I w Patriarchacie Ekumenicznym i naszą modlitwę w Kościele prawosławnym świętego Jerzego na Fanarze, a także i modlitwę w Kościele katolickim pod wezwaniem Ducha Świętego. Oby duch święty nas doprowadził do pełnej jedności. Zapewne, że na drodze do jedności istnieją jeszcze poważne trudności, i to natury teologicznej, jak i psychologicznej, i dlatego ten tydzień modlitwy, podczas którego wznoszą się do Boga zgodne błagania wszystkich chrześcijan modlących się o jedność, powinien ożywić i wzmocnić te wysiłki, rozgrzać serca i umocnić nadzieję że to także i my teraz wznieśmy nasze modły i mówmy wspólnie by wszyscy byli jedno aby chrześcijanie od tej chwili dawali wspólne świadectwo w służbie jego królestwa módlmy się by wszyscy byli jedno aby wszystkie chrześcijańskie wspólnoty zjednoczyły się w dążeniu do pełnej jedności módlmy się by wszyscy byli jedno aby mogła się urzeczywistnić doskonała jedność wszystkich chrześcijan w taki sposób, by Bóg był uwielbiony przez wszystkich ludzi w Jezusie Chrystusie, módlmy się, by wszyscy byli jedno, aby wszystkie ludy ziemi przezwyciężyły konflikty i egoizmy, oraz osiągnęły pełne pojednanie i pokój w Królestwie Bożym, módlmy się, by wszyscy byli jedno, módlmy się. Wspomnij o Panie na Twój Kościół, zachowaj go od wszelkiego zła, udoskonalaj go w Twojej miłości i uświęcaj go oraz zgromać z czterech stron świata w Twoim Królestwie, które dlań przygotowałeś. Ponieważ Twoja jest potęga i chwała na wieki. Amen. Noventu ventu, advenia prenun tuo, io voluntas tua, ci pur in cielo e in terra. Fa le mostre quotidiane, dando visorie e dimiste novizie la nostra. Sicura nostri victimosi, dei vitori nostri, e tre nostri duca induca in tentazione, se liberano.